Adamu. Na zakończenie zostawiłem pozycję, która cieszy się ogólnie największą popularnością, porównując oczywiście te tytuły, które dzisiaj mówiłem w trakcie audycji prosto z kadru. Będzie to Tokyo Ghoul z wydawnictwa Waneko. Ja już miałem okazję pierwsze 3 tomy przybliżyć wam. No dzisiaj przyniosłem do radia kolejne tomy, do tomu 8, ponieważ kończy się w tym tomie pewien taki rozdział, oraz dodatek Tokyo Ghoul Codzienność Light Novel, ponieważ ta seria została uzupełniona też o książkę, o opowiadania w formie tekstu pisanego. Ale okej, czym jest manga Sui Ishida? Warto zaznaczyć, że jest to seinen manga, czyli komiks, który jest dedykowany mężczyznom w wieku od 18 tam do 30 lat. Tutaj pojawia się krew, jest brutalność, a całość krąży gdzieś tam wokół walk i takich pewnego rodzaju nadludzkich zdolności. Ogółem Sui Ishida opowiada historię w świecie, w którym oprócz ludzi żyją ghule. Ghule to jest w zasadzie, można powiedzieć, że on chciał powiedzieć pewnie historię o wampirach, tylko że wiecie, wampiry to już jest tak obcykany temat tych wampirów, moda na wampiry przeminęły, wymyślił sobie ghula i tak przynajmniej ja to interpretuję, bo tych wampirów autentycznie za dużo jest historii z wampirami. I są ghule. Ghule to są takie bardziej krwiożercze wampiry, ponieważ one nie wysysają niczym przez słomkę z szyi krwi, tylko autentycznie wcinają ludzi. No i tutaj mamy świat, w którym właśnie obok ludzi gdzieś tam żyją ghule. Ghule charakteryzują się tym, że no, nie mogą żywić się normalnym jedzeniem. Oprócz tego mają jeszcze takiego swego rodzaju dodatki, tak jak no i właśnie tutaj wchodzi taki motyw tych wszystkich walk. Ja to tak będę troszeczkę opisowo mówił, żeby zrozumieli to zwłaszcza ci słuchacze, którzy nie orientują się za bardzo w mangach shonen i w tego typu nazewnictwie, ale na pewno kojarzą takie tytuły jak Dragon Ball czy Naruto. Otóż no, mamy tutaj również swego rodzaju takie zdolności. Każdy ghul ma takie coś w rodzaju ogona, skrzydła, takie. Ogółem to się nazywa kagune. Oprócz tego jeszcze charakteryzują się oczywiście nadludzką siłą, zdolnością do regeneracji i szybkością. No ale ogółem o to kagune chodzi. Tak jak w Bleachu każdy ma broń białą, tak kagune jest tą zdolnością, która charakteryzuje każdego z guli. No i właśnie historię, którą zaczynamy... Historia rozpoczyna się w momencie, kiedy główny bohater Ken Kaneki, jeszcze człowiek, zostaje zaatakowany przez ghula o imieniu Rize. I akurat w tym momencie, przez przypadek totalnie, dochodzi do nieszczęścia, spada rusztowanie, czy tam jakieś rury na budowie, zabijają Rize, a lekarz, żeby uratować życie Kanekiemu, przeszczepia mu organy tego całego ghula, ponieważ zgadza się grupa krwi. W ten sposób Kaneki stał się w połowie ghulem, w połowie człowiekiem. Każdego ghula charakteryzuje to, że ma takie zakrwawione oko, kiedy jest w szale, oczy raczej, a u Kanekiego jest tylko to jedno oko, właśnie jest takim jednookim pół człowiekiem, pół ghulem. I tak rozpoczyna się historia i pierwsze tomy to jest takie wprowadzenie do tego świata. Kaneki tutaj zaczyna dostrzegać pewne różnice. Na początku oczywiście jest totalnie wygłodzony, bo on nie chce żywić się oczywiście ludzkim ciałem. Nie może żywić się normalnym jedzeniem. Tutaj są pewne bardzo fajne opisy, w jaki sposób, jakie smaki mu się kojarzą, że go to obrzydza. Mamy bardzo też takie fajne środki artystyczne, że w taki zgrabny, subtelny sposób on podkreśla jakieś stany emocjonalne, to co się dzieje z tym Kanekim. W końcu on poznaje inne ghule w swojej dzielnicy i zaczyna pracować w kawiarni Anteiku. Jakby tutaj pierwszym problemem, przed którym staje Sui Ishida, autor tej mangi, jest to, że w jaki sposób czytelnicy muszą polubić tego głównego bohatera, ponieważ, no przypominam, to są ghule, jakby w łańcuchu pokarmowym są wyżej nad człowiekiem, żywią się ludźmi, tutaj dochodzi do pewnych krwawych scen, atakują, cały czas mamy tutaj jest takie uczucie zagrożenia dla ludzi, bo w wiadomościach są informacje, że ktoś tam gdzieś został zaatakowany. Tutaj jakby rozwiązaniem tej sytuacji jest
takie, że gule tutaj dzielą się na tych, które na te faktycznie złe i można powiedzieć dobre, które chcą żyć wśród ludzi i uwaga, żywią się zwłokami samobójców, że jakby nie dopuszczają się ataków na żywych ludzi, tylko zgarniają no, to, co im się skapnie. I to jest jakby takie rozwiązanie, które wychodzi na to, że jest okej. Okay. No właśnie, i tutaj, żeby pokazać jakby, że któryś z tych guli jest naprawdę złym bohaterem, no to w tym momencie autor musi dopuścić się, żeby pokazać, że on jest autorem, że ten gul jest sprawcą naprawdę jakichś takich niecnych czynów. I tutaj muszę zaznaczyć, że w którymś tomie dochodzi do takiej sceny, która, no tutaj muszę zwrócić uwagę tym z was, którzy wiedzą, że są wrażliwymi odbiorcami, że są w tej mance zawarte takie sceny, które niestety zostają w głowie i kiedy wraca się do nich myślami, to po prostu człowiekowi robi się smutno. Także po prostu zaznaczam, że jednak jest to komiks dla dorosłego odbiorcy. Jest tutaj naprawdę dużo krwi i cały czas jest to zagadnienie, że ktoś żywi się po prostu ludźmi i to jest dosyć takie nietuzinkowe, żeby z tego punktu widzenia osoby, która jest w łańcuchu pokarmowym nad człowiekiem, jakby analizować sytuację. Świat ludzi oczywiście się broni. Mamy tutaj pewne instytucje, tak zwane gołębie, czyli agenci, którzy trudnią się w tym, żeby na gule polować i gule zwalczać. Gule oczywiście nie różnią się niczym innym, tylko tym, że nie mogą wcinać normalnego jedzenia, więc te tak zwane gołębie, ci agenci mają utrudnione zadanie. Czyli mamy tutaj właśnie z jednej strony tych gule, które dysponują swoją bronią, jaką jest kakunę, i gołębie, którzy pozyskują kagunę z tych właśnie guli. Kagunę niczym w grze papier, kamień, nożyce mają pewne słabości i mocne strony i tak jak właśnie w tamtej grze, jedne są lepsze na inny rodzaj kagunę, że niektóre są szybsze, niektóre są wolniejsze, ale mocniejsze i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ tutaj dochodzi do potyczek między gulami. No i między oczywiście całymi gołębiami. W tomie 8 kończy się akcja, rozpoczyna się wręcz wojna, ponieważ gule z innych dzielnic zaczynają łączyć swoje siły, stworzyły pewną armię. No i jest po prostu atak zmasowany agentów, ludzi, którzy chcą po prostu wytępić. I mamy jedną wielką jatkę. Spotykają się wysokiej rangi oficerowie z gulami, które są określone tam też rangą SSS, czyli co, nie są to zwykłe leszcze, płotki, tylko już naprawdę penerstwo, nie? Także mamy w tym momencie taki przeskok, że rozpoczęliśmy serię, żeby poznać cały ten świat, jakie są zwyczaje, jakie są różnice, a teraz mamy kolejnych bohaterów, wprowadzał autor tutaj do tego świata, a teraz mamy z grubej rury walki jakby na najwyższym poziomie. A co właśnie a propos tych walk? Tutaj muszę przyznać, że z jednej strony są kadry, które są autentycznie nieczytelne i które po prostu trzeba rozszyfrowywać, bo nie widać, co się na nich dzieje, a z drugiej strony mamy naprawdę bardzo fajne, płynne animacje, które wyróżniają się ponad wcześniej wspomnianego Dragon Balla, Naruto czy Bleacha. I to jest zaskakujące, że z jednej strony autentycznie są bardzo fajne środki artystyczne, jakieś zagranie tłem, czy dymkiem, żeby podkreślić, nie wiem, smak, czy jakąś tam stan emocjonalny, bardzo fajne animacje, kurczę, świetnie obrazujące, a z drugiej strony naprawdę mamy szas prast, mnóstwo kresek i ciężko odczytać, co tak naprawdę widzimy w tym komiksie. No mamy też jakby taki kolejne stadium rozwoju, tak jak w Dragon Ballu był Super Saiyanin, później Mega Saiyanin, teraz jest właśnie kolejny tryb, tak samo w Bleachu. Najpierw bohater poznał imię swojego miecza, później było kolejne stadium rozwoju tego miecza, później zaczął przywoływać maski pustego. Jakby mamy kolejne stadium rozwoju, o to mi chodzi. Że jakby oni ewoluują i tak samo mamy tutaj otwartą furtkę, żeby pokazać ewolucję tych całych kagune naszych tutaj bohaterów.
Manga, którą faktycznie poleciłbym miłośnikom mang shonen, takich właśnie jak Naruto, Dragon Ball czy Bleach. Ja wiem, że widzicie pewne podobieństwa, aczkolwiek główny bohater Ken Kaneki bardzo różni się de facto od innych tych bohaterów stereotypowych z mang shonen, ponieważ on jest taki wrażliwy, on nie chciał być tym gulem, on nagle zrzucony na głęboką wodę musi sobie poradzić w tym całym świecie. A świat jest dosyć dziwnie skonstruowany, bo tak szczerze mówiąc, jak czytałem książkę, zaraz o niej opowiem, Tokio Ghoul Codzienność, tak sobie zdałem sprawę, kurka, przecież jeśli, bo to jest tak, w świecie oni, ludzie nie wiedzą do końca, że gule istnieją. To jest dziwne, że niby są w wiadomościach informacje o gulach, ale niektórzy nie wierzą w ogóle w istnienie tych całych guli. Z drugiej strony mamy, kurczę, cały ten urząd tych inspektorów. Oni się muszą kształcić w jakiejś akademii. To wiecie, to jednak oni muszą przyjmować tych studentów i oni, ci studenci, muszą być świadomi tego, że idą do akademii, a potem będą zawodowo walczyć z stworami, którzy mają nadludzką zdolność. No wiecie, tak jak jesteście po maturze i myślicie, no co chcesz robić w życiu? A ja tam, nie wiem, ja tam pójdę na zmywak, tam gdzieś do Francji, nie? Ja chcę zostać architektem, a ja chcę zostać archeologiem, a ty? A ja pójdę do akademii i potem będę narażał życie walcząc ze stworami, nie? Aha, będziesz tam gule zabijał, no bo któryś z nas może być gulem, aha, no tak. No nie ma takich rozkmin. Oni cały czas, wiecie, to jest taki paradoks. Z jednej strony oni muszą mieć napływ tych nowych studentów, nowych właśnie tych inspektorów, muszą ich przyjmować, czyli muszą uświadamiać, że jest niebezpieczeństwo ze strony guli. Natomiast oni, normalni ludzie, nie są świadomi. No więc okej, przejdźmy teraz do książki. Książka jest uzupełnieniem mangi, ale trzeba mieć znajomość, trzeba znać mangę do 8 tomu, tak plus minus, żeby rozumieć, o co chodzi w tej książce, ponieważ mamy bohaterów, którzy są zaczerpnięci z mangi, bohaterów, którzy pojawiają się dopiero w 4 czy w 5 tomie. Nie od początku. Mamy też nawiązania, sceny rodem wyciągnięte z mangi, więc to też osoby znające właśnie komiks będą się świetnie orientowały, w jakim momencie to się dzieje, akcja danej historii, ponieważ książka składa się z paru rozdziałów. Mamy rozdział Biblia, Bento, zdjęcie, przyjazd do Tokio oraz zakładka. I to są różne historie. Z jednej strony to są kryminały, takie lekkie kryminały oczywiście, z drugiej zaś strony są to takie historie, kurcze, o nastolatkach, ponieważ jedna z bohaterek, Tołka, chce jednak żyć z ludźmi i chodzi normalnie do liceum, i tam w książce mamy rozdział, gdzie ona po prostu zastanawia się, czy jej koleżanka nie strzeliła na nią focha. I za co zastrzeliła na nią focha. Dobra, teraz to tak bardzo spłyciłem. Jest po prostu o relacjach, gdzie gul nie zna relacji ludzkich, dopiero się uczy tak naprawdę, ponieważ nie chce rezygnować ze świata ludzi. Świetne uzupełnienie, bardzo fajny pomysł i uważam, jestem zwolennikiem tego typu uzupełnień do komiksu. Jeśli jest w tym momencie jakaś popularna seria manga, oczywiście jeśli jest adaptacja w formie anime, mamy filery, które wszystkich wkurzają, ale książka, zbiór opowiadań, które są prostymi, lekkimi historiami uzupełniającymi. Bardzo fajny pomysł, bardzo fajny patent. I w tym momencie, jeśli chcielibyście rozwinąć tą świadomość świata, który stworzył Sui Ishida, no to w tym momencie zapraszam was do Tokio Ghoul Codzienność. A tak to w tym momencie, jeśli lubicie mangi shonen, nie boicie się naprawdę brutalnych walk, gdzie jest mnóstwo krwi, bohaterowie siebie nie oszczędzają, no to zapraszam was do serii Tokio Ghoul z wydawnictwa Vaneko.